studiu panowie Przemysław Szczepaniak i Łukasz Andrzejczak z KK Elektronik Polska. I przypominam, że czatujemy na www.radioszczecin.pl. Pan Przemek bardzo uważnie przejrzał tutaj wpisy naszych słuchaczy. Za chwilę się ustosunkuje, ale zanim się ustosunkuje, to tak. Pan Łukasz mówi, jakie jest pytanie dla tych, którzy zadzwonią do radia i odpowiedzą. O, od razu pytanie dla tych, którzy... Pytanie dla radiosłuchaczy, którzy zatelefonują do nas z prawidłową odpowiedzią brzmi: kto zbudował pierwszą na świecie samoczynnie działającą siłownię wiatrową produkującą energię elektryczną? Wystarczy odpowiedzieć na to pytanie i się otrzyma nagrodę. Jaką, to nie wiem, bo to będzie niespodzianka od pana Przemka i pana Łukasza. A pan Przemek wpisał na czat pytanie dla czatujących, to teraz już możemy powiedzieć, bo wszyscy już wiedzą, jakie jest to pytanie dla tych, którzy czatują na stronie. Na wszelki wypadek ściąga, panie Przemku, żeby się gdzie podeprzeć. Powstała pierwsza farma wiatrowa w Polsce? To jest pytanie dla czatujących. Telefon już dzwoni. Ja może poproszę, żeby pan Mariusz, który dzisiaj realizuje audycję, troszeczkę przyciszył mikrofon ze strony pana Łukasza i będę miał pytanie do pana Przemka, żeby odpowiedział na pytania dla czatujących. Przepraszam, na pytania z czatu. Natomiast pan Łukasz może w tym czasie spokojnie odebrać telefon. Proszę, panie Łukaszu. Panie Przemku, to ja w takim razie poproszę, żeby pan się ustosunkował, bo tutaj nasi słuchacze pytają o właśnie produkcję energii elektrycznej w Polsce przy wykorzystaniu elektrowni wiatrowych i o możliwości sprzedawania tej energii. Dokładnie, to jest dosyć ciekawe pytanie, bo no to jest taki jednak pewien problem. To nie jest taka zwykła rzecz jak ziemniaki czy cokolwiek innego. No więc jeżeli chodzi o produkcję, tutaj sprawa jest łatwiejsza. Jeżeli byśmy chcieli sobie wyprodukować jakąś energię elektryczną na własne potrzeby, w zasadzie możemy to zrobić bezproblemowo. Na upartego można nawet wsiąść na rower i popedałować. Tak? No tak, rzeczywiście. To nie jest w tym nic skomplikowanego ani zakazanego. Natomiast zupełnie inne wymogi tutaj mamy przy sprzedaży energii, czyli przy przyłączeniu do tak zwanej sieci elektroenergetycznej. I tutaj muszę powiedzieć, że to jest obecnie jeszcze droga przez mękę. I takim, można powiedzieć, domorosłym hobbystom w zasadzie odradzałbym tą drogę. To już jest raczej kierunek taki oczekiwany od różnych firm, które będą się tym zawodowo pałać. Czyli rozumiem, że chce pan powiedzieć tak, że jeżeli byłby to przeciętny Jan Kowalski, który miałby taką wiatrową elektrownię, jeszcze cały czas mówimy o pojedynczej sztuce, i chciałby część tej energii sprzedawać do sieci, oczywiście po zsynchronizowaniu, no to jest jednak dla niego problem. Chyba że ktoś, nie wiem, ma całe ogromne pole, ileś tam hektarów, stworzy taką farmę i będzie sprzedawał. Znaczy, procedury przyłączeniowe są dość czasochłonne, utrudnione i mogłoby się okazać, że nie ma takiego pełnego uzysku z takiego, powiedzmy, jednego wiatraka. Natomiast w przypadku już farmy, no, można powiedzieć tak, no, praca administracyjna raz wydana, natomiast uzysk wielokrotnie większy. Stąd zdecydowanie bardziej poleca się przyłączanie większych instalacji, a nie tylko takich maleńkich wiatraczków. Czyli jeżeli patrzymy z punktu widzenia Jana Kowalskiego, który ma jeden, to jednak chyba lepiej wykorzystać tą moc pozyskiwaną, ten prąd, do podgrzewania wody, ewentualnie do tego typu rzeczy. No, tu jest jedna uwaga, tak? Bo można mieć jeden o mocy 5 kW, a można mieć jeden o mocy 2 MW, tak? No też. Więc jeżeli mówimy o takich mocach niskich, typu kilka kW, to jak najbardziej wtedy sugerowałbym podłączenie do takiego użytku własnego, typu oświetlenie na przykład ogródka, czy podgrzewanie wody. Natomiast jeżeli już mówimy o mocach ponad 0,5 MW, no to wtedy można się pokusić o sprzedawanie tej energii. To już zależy od tego, po jakiej cenie po prostu kupimy wiatrak, tak? Jaki długi będzie czas sprzedaży inwestycji. No właśnie, a jak to jest z czasem wykorzystania tego wiatraka? Bo kiedyś było mówione, że mniej więcej po 20 latach następuje spłata tej inwestycji, natomiast inwestycje typu elektrownie wiatrowe wytrzymują około 30 lat. Czy coś się zmieniło w tej materii? To znaczy tak, 20 lat jest takim umownym okresem w naszym biznesie, na który można powiedzieć, że projektuje się jakby elektrownie wiatrowe, że one bez problemu powinny w takim okresie działać. Natomiast no, praktyka mówi, że one działają w zdecydowanie dłuższym czasie. No, jak już wspomniałem na początku audycji, nasz pierwszy wiatrak z 1978 roku jeszcze działa.
Aha, no tak, czyli to rzeczywiście ten okres się wydłuża, no i oczywiście bardzo się zmieniły moce, bo kiedyś to były, mówiąc żartobliwie, takie silniczki od pralek, prawda, na samym początku, a no teraz tak. To są właśnie te moce rzędu... No taki najmniejszy seryjnie wyposażany przez nas wiatrak to ma 2,3 MW, tak? Mówię tu o najmniejszym. Natomiast największe 5 MW, jeżeli mówimy o produkcji seryjnej. Natomiast już w tej chwili na świecie przygotowuje się świat do budowy wiatraków 7 MW, także jeszcze większych.